Poniedziałek, 29 lipca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Grupowe zwolnienia w kilku dużych firmach w regionie. Najpierw informacje o zwolnieniu kilkuset pracowników zapowiedziała Yazaki Automotive w Mikołowie. Kilka dni temu PKP Cargo, a teraz Polska Grupa Górnicza. Łącznie na dziś to ponad 2000 osób. I o ile w wypadku Yazaki i PKP Cargo to realny problem dla setek wyspecjalizowanych osób, tak w PGG zwolnienia mają dotyczyć pracowników z prawem do emerytury. Fatima Orlińska. Według informacji, które można znaleźć w sieci, pracownicy Polskiej Grupy Górniczej przygotowują się do wyjazdu do Warszawy, by zaprotestować przeciwko zwolnieniom, które zapowiedziała spółka. Związkowcy z sierpnia 80 twierdzą, że zwolnienia są w pełni uzasadnione, ponieważ dotyczą pracowników, którzy przed 1 lipca nabyli uprawnienia emerytalne. W górnictwie bardzo ciężko walczyliśmy o to, żeby móc odchodzić po 25 latach pracy, dlatego że to jest ciężki zawód. I w tej chwili nie możemy udowadniać, że to jest zawód na tyle lekki, że można tam pracować kolejne lata. Niektóre z tych osób pracują 3, 5, 8 lat dłużej. To są głównie pracownicy dozoru, blokują szansę awansu dla młodych ludzi, więc ja tutaj nie widzę żadnej krzywdy. Zwolnienia w Polskiej Grupie Górniczej mają dotyczyć łącznie 435 pracowników. Jak tłumaczy prezes, konieczność redukcji ma wynikać z trudnej sytuacji finansowej spółki. Ta z kolei spowodowana jest faktem, że polska energetyka nie odbiera węgla z PGG, a wydobycie w ciągu 5 lat spadło z 30 milionów ton węgla do około 17 milionów ton dziś. Plan dotyczy wyłącznie osób z uprawnieniami emerytalnymi. Spółka nie planuje żadnych zwolnień grupowych w stosunku do innych osób, aniżeli pracownicy, którzy nabyli prawo do emerytury. Pracujemy również nad programem dobrowolnych odejść, lecz jak wskazuje sama jego nazwa, odejście nastąpi na specjalnych warunkach i tylko wtedy, gdy pracownik dobrowolnie wyrazi chęć rozwiązania umowy o pracę. Zarząd PGG SA za wszelką cenę chce dotrzymać zapisów umowy społecznej dla górnictwa. W trudniejszej sytuacji są pracownicy PKP Cargo i PKP Cargo Tabor. W województwie śląskim grupowe zwolnienia mają dotyczyć łącznie blisko 1400 osób z dwóch zakładów, a w skali kraju to ponad 4000 pracowników. Obecny zarząd tłumaczy, że to potrzeba ratowania spółki przed upadkiem, której zadłużenie przekracza 5 miliardów złotych, a doprowadzić do tego miał poprzedni rząd. W zeszłym tygodniu w ramach sprzeciwu pracownicy organizowali pikiety, dopominając się o przygotowanie planu naprawczego. Po tej naszej pikiecie czwartkowej w piątek przewodniczący Komisji Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Henryk Grymel i przewodniczący sekcji zawodowej Jan Majder spotkali się z panem prezesem wojewódką oraz ministrem do spraw infrastruktury panem Malepszakiem i rozmawiali odnośnie tych spraw związanych z zwolnieniem grupowym. Niestety, że żadnego porozumienia nie doszli, ponieważ prezes wojewódzka powiedział, że jedynym wyjściem to są zwolnienia grupowe, z którym my się nie zgadzamy, bo uważamy, że są inne sprawy, które możemy wprowadzić mniej drastyczne dla pracowników. W sprawę zwolnień w PKP Cargo od kilku dni angażuje się były premier. Mateusz Morawiecki przyjechał do Tarnowskich Gór, by rozmawiać ze związkowcami. PKP Cargo od zeszłego tygodnia jest w postępowaniu sanacyjnym, co oznacza, że zyskała tarczę ochronną i możliwość restrukturyzacji. Swoje miejsca pracy ma stracić również blisko 80% załogi w zakładzie Yazaki Automotive w Mikołowie. Z 230 osób typowanych do zwolnienia część podpisała już porozumienia. Zawiera to, że pracownik pozbywa się wszystkich roszczeń wobec pracodawcy i to jest to, co mu proponował, że ma zagwarantowane 7 wynagrodzeń plus 10 tysięcy, tak? Ci, co nie mają ochrony, to nie mieli wyjścia tak naprawdę, tak? Konsultacje na poziomie Europejskiej Rady nie rozpoczęły się, zarząd w ogóle nie ma zamiaru tak jakby rozmawiać z nami, po prostu, więc poinformował nas i nie widzi potrzeby rozmawiania z Europejską Radą na ten temat. Pracownicy Yazaki przyznają, że nie do końca wiedzą, jaka jest motywacja pracodawcy zwalniającego masowo pracowników produkcji. Uważają, że zostali oszukani, ponieważ od ostatniej redukcji miała zostać wprowadzona pełna automatyzacja zakładu, a nic w tym kierunku nie zrobiono. Jak taka sytuacja, która dotyczy kilku tysięcy osób, wpłynie na sytuację ekonomiczną w regionie?
Jeżeli popatrzymy tylko na tych, którzy stracą pracę, no to jest pytanie o to, jak szybko odnajdą się na rynku pracy, znajdując inne miejsce zatrudnienia. Ale gdzieś po drodze do tego miejsca pracy znajduje się wiele małych podmiotów, mikropodmiotów, na przykład sklepików, które do tej pory zatrzymywaliśmy się po to, żeby kupić, nie wiem, na przykład wodę albo jakiś posiłek po drodze do tego podmiotu, w którym przecież chwilę wcześniej pracowało czasami kilkaset osób więcej. W efekcie czego dla tych mikropodmiotów powiązanych z większymi firmami może być to sytuacja być lub nie być. Dlatego pełną skalę efektów zwolnień formalnie dotyczących około 2000 osób będzie można ocenić dopiero za jakiś czas. Policja w Pszczynie poszukuje dwóch nastolatków, Oskara i Kevina Jareckich, którzy zaginęli w piątkowy wieczór. Chłopcy oddalili się samowolnie z ośrodka wychowawczego i do tej pory nie wrócili. Karolina Komada. To z placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Wiśniowej dwóch nastolatków oddaliło się w piątek 26 lipca. Policjanci zostali powiadomieni po godzinie 21. Policjanci z Pszczyny prowadzą poszukiwania opiekuńcze za dwoma nastolatkami. 13-letnim Oskarem Jareckim i jego starszym bratem, 14-letnim Kevinem Jareckim. 13-letni Oskar Jarecki to chłopiec o wzroście około 150 cm wzrostu. Krótkie włosy go charakteryzują, włosy blond, zielone oczy. Chłopiec jest szczupłej budowy ciała, natomiast jego starszy brat to chłopiec o wzroście 160 cm wzrostu, krępej budowy ciała. Chłopcy byli ubrani w jasne koszulki z krótkimi rękawami, czarne krótkie spodenki i buty sportowe. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do znalezienia tych chłopców, proszone są o kontakt z policjantami, nie tylko na terenie powiatu pszczyńskiego. Jutro nad trasą S86 z Katowic w stronę Sosnowca rozpocznie się budowa tymczasowej kładki w rejonie wiaduktów ulicy Bohaterów Monte Cassino, które będą odbudowywane. Na czas budowy kładki zmieni się organizacja ruchu. Co czeka kierowców? Łukasz Kądziołka. Utrudnienia na drodze pomiędzy Katowicami a Sosnowcem trwają już od miesiąca. A teraz organizacja ruchu się zmieni. W Katowicach nadal prowadzone są przygotowania do wyburzenia obiektów nad drogą ekspresową S86. Teraz prace wkraczają w kolejny etap. Jutro wieczorem kierowców czekają zmiany. Wyłączymy z użytkowania lewe pasy drogi ekspresowej, co pozwoli zakończyć montaż tymczasowej kładki dla pieszych. Ten etap prac powinien potrwać tydzień. Po tym czasie utrudnienia zostaną usunięte. Kolejna zmiana organizacji ruchu nastąpi już po uzgodnieniu organizacji ruchu na czas robót właściwych. Niebawem piesi będą mogli korzystać wyłącznie z budowanej właśnie kładki. Górą, ulicą Bohaterów Monte Cassino samochody nie pojadą. Na dole, czyli na Alei Roździńskiego, ruch będzie utrzymany, ale korków nie da się uniknąć. Właściwe roboty, czyli wyburzanie obiektu nad S86, wymusi przerzucenie ruchu najpierw na jedną, a następnie na drugą jezdnię. Budowa nowego wiaduktu ma potrwać do końca 2025 roku. Aż 15 lokalizacji w Bielsku-Białej przejdzie rewitalizację. Wielkie odbetonowanie to odpowiedź na skutki powodzi błyskawicznej, która początkiem czerwca przeszła przez to miasto. Straty liczone są w milionach. Aby zapobiec podobnym sytuacjom, na terenie całego miasta powstaną skwery, tereny zielone. Zostanie też wzbogacona bioróżnorodność istniejących już parków. Karolina Komada. Bielska Starówka w okresie letnim jest przepełniona turystami. Choć w tle same budynki, to odwiedzający są zachwyceni. Takie uliczki widzieliśmy na Chorwacji, na Korczuli. Na Korczuli, tak. Przepiękne miasto. Niżej troszkę młodsza Starówka, tak? A tutaj no przepiękne. Jesteśmy tu pierwszy raz z mężem i jestem zachwycona. Tam bulwary wzdłuż, jechaliśmy na rowerach, naprawdę świetna sprawa. Mniejszy zachwyt wśród mieszkańców, którzy narzekają na jedno. Ja się przyzwyczaiłam, także mi się podoba. Ale jakby było więcej drzew, to też by było fajnie. W moim rejonie ulicy, gdzie mieszkam, to jest chyba sześć w tej chwili sześć placów budowy, gdzie się buduje deweloperskie mieszkania. No i oczywiście się betonuje, no bo musi być wjazd, garaż, wszystko. A im więcej betonowych pustyń, tym mniej powierzchni, w którym może wsiąknąć woda. Bielszczanie przekonali się o tym na początku czerwca, kiedy opady w nocy 4 czerwca doprowadziły do powodzi błyskawicznej.
Po tych zaledwie kilkugodzinnych opadach władze miasta liczą straty w milionach. Te straty wyniosły ponad 18 milionów złotych i mówimy tu wyłącznie o mieniu komunalnym, a nie o stratach u osób fizycznych. To są uszkodzone drogi, zniszczone obiekty komunalne, zniszczone sieci wodociągowe. Podobnych podtopień może być więcej. Tego typu zjawiska są powodowane m.in. przez negatywne skutki zachodzących zmian klimatu, a także przez nadmierne wycinki drzew. Lokalni aktywiści i społecznicy są zdania, że można temu zapobiec. Jednak samo odbetonowanie miasta nie wystarczy. Te zmiany skupione na odbetonowaniu miasta będą tylko takim listkiem figowym tych zmian, jeśli nie zaprzestaniemy wycinek i nie rozpoczniemy planowania przestrzennego, zabudowy miejskiej, inwestycji z uwzględnieniem drzew. Chodzi o to, że nie tylko żeby je nasadzać, tworząc jakieś nowe miejsca, czy budując coś nowego w mieście, ale także, żeby zredukować wycinki w mieście, bo tam powinniśmy walczyć po prostu o każde drzewo. Walkę o drzewa zamierzają rozpocząć władze miasta. Adaptacja zacznie się w przyszłym roku. Oczywiście mamy świadomość, że są jeszcze tak zwane wyspy ciepła na terenie miasta i chcemy z nimi walczyć, chcemy jakby działać w ten sposób, żeby je zamieniać w tereny zielone. I temu ma służyć projekt, na który dostaliśmy dofinansowanie. W całości będzie kosztował około 24 milionów, z czego 18 to jest dofinansowanie unijne. Powstanie dzięki temu 15 terenów zielonych, parków, skwerów, przystanków zielonych. Choć przed miastem długa droga, to projekt Adaptacja do zmian klimatu to pierwszy krok do poprawy sytuacji, tak by w przyszłości turyści mogli patrzeć na coś więcej niż na zabetonowaną starówkę. Taki był poniedziałek. W imieniu Grzegorza Żądło zapraszam jutro. Do zobaczenia.